41. kolejka 4. ligi ZZPN już za nami. Znamy też już mistrza, bo Kluczewia Stargard przypieczętowała w tej kolejce mistrzostwo i awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Można więc powiedzieć, że była to kluczowa kolejka dla całej ligi, ale jak ułożyły się wyniki reszty spotkań? Zostańcie z nami. W Szczecinie doszło do prawdziwego spotkania na szczycie. Hutnik podejmował wiceliderów z Wolina. Można było się spodziewać zaciętego pojedynku i rzeczywiście tak było. Pierwszą bramkę już w trzeciej minucie meczu zdobył Jakub Żelazowski, wyprowadzając na prowadzenie zawodników Hutnika. Prostopadłe podanie trafiło prosto pod jego nogi, a Żelazowski nie zmarnował okazji. Wineta starała się odrobić straty jeszcze w pierwszej połowie, ale bezskutecznie. Najbliżej byli tego po rzucie wolnym, kiedy doszło do kontrowersji w polu karnym. Zawodnicy Winety domagali się rzutu karnego po domniemanym faulu zawodnika Hutnika. Skończyło się jedynie na strachu dla szczecinian, bo gwizdek arbitra milczał. Trafienie wyrównujące padło dopiero w 59 minucie po składnej akcji prawym skrzydłem. Kamil Wiśniewski przelobował bramkarza gospodarzy uderzeniem głową. Ostatecznie starcie tych topowych drużyn zakończyło się remisem. Niebawem zmierzą się ze sobą ponownie podczas kolejnej rundy Pucharu Polski ZZPN. Walczące o utrzymanie gry przyjechał do Szczecinka, aby podjąć silnego przeciwnika. MKP Szczecinek utrzymuje pozycję w pierwszej piątce tabeli i miał ochotę na ogranie słabszego przeciwnika. To jednak zawodnik Gryfa, Paweł Jałoszyński, rozpoczął strzelanie. W 40 minucie wykorzystał instynkt snajpera i idealnie znalazł się na dłuższym słupku. W drugiej połowie spotkania MKP Szczecinek zabrał się do odrobienia strat. Solowym rajdem po lewej stronie boiska popisał się Jakub Okuszko, strzelając bramkę na 1-1. W ekspresowym tempie prowadzenie odzyskali zawodnicy Gryfa. Pomogło im jednak szczęście, gdyż niefortunnie odbita piłka od obrońcy gospodarzy wpadła niespodziewanie do bramki. Bramka została zapisana na koncie Macieja Więcka. Na boisku mieliśmy prawdziwą wymianę ciosów, co zaowocowało kolejnym wyrównaniem wyniku gry. W 63 minucie Mateusz Górny sfinalizował składną kontrę silnym i celnym uderzeniem. Dziesięć minut później zaspała obrona zawodników ze Szczecinka i pozwoliła na dogranie piłki w pole karne. Tam czekał Szymon Włodarek, który dostawił nogę i skierował piłkę do bramki. Na 5 minut przed końcem meczu zawodnicy Gryfa wypuścili zwycięstwo z rąk. Jeden z zawodników MKP Szczecinek wbiegający w pole karne z dużą prędkością został nieprzepisowo zatrzymany przez obrońcę. Rzut karny wykorzystał Maciej Góra, który ustalił wynik spotkania na 3-3. MKP Szczecinek na pewno nie spodziewali się tak trudnego meczu, a skończyli z ledwo co wypracowanym remisem. Chyba nikt w Goleniowie nie spodziewał się takiego wyniku. Silni ostatnimi czasy zawodnicy Iny podejmowali Rasel Dygowo. Owszem, Ina była faworytem, ale taki wynik przeszedł wszelkie oczekiwania. Strzelanie rozpoczęło się w 16 minucie. Niestety nie posiadamy nagrania tej bramki, ale to gol Piotra Winogrodzkiego rozpoczął festiwal bramek w Goleniowie. W 57 minucie niesamowitą bramką popisał się Łukasz Szymfeld. Sprytnym zwodem oszukał obrońcę Rasela, a następnie posłał piłkę wysoko w powietrze, która spadła wprost do bramki, po drodze odbijając się od słupka bramki. 3 minuty później swoją drugą bramkę strzelił Piotr Winogrodzki. To właśnie on wyskoczył najwyżej podczas rzutu rożnego i strącił piłkę do bramki. W przeciągu 3 minut i znacząco podwyższyła wynik meczu. To nie był jednak koniec strzelania. W 74 minucie meczu bramkę strzelił jeden z najlepszych strzelców Inny, Damian Banachewicz. Dopadł do piłki, która prawie została trafiona przewrotką kolegi z zespołu. Ostatecznie jednak spadła pod jego nogi i pewnie zakończył akcję golem. Kropkę nad i postawił w 78 minucie Michał Jarząbek. Wykorzystał dokładne podanie kolegi i wpakował piłkę wprost do pustej bramki. W Goleniowie doszło do istnego pogromu. Ina może być z siebie bardzo zadowolona.
Do ciekawego meczu doszło w Czaplinku. Broniący się przed spadkiem Lech oraz Mechanik Babolice chciały za wszelką cenę wywalczyć zwycięstwo. To jednak goście okazali więcej serca do walki i kompletnie zdominowali zawodników Lecha. Ostry pressing i twarda gra Mechanika doprowadziła do bramki w 45 minucie meczu, kiedy to Karol Jabłoński wykończył akcję kombinacyjną. Do bliźniaczej sytuacji doszło w 71 minucie meczu. Mechanik coraz mocniej napierał na Lecha, co wykorzystał Adrian Winkowski, urywając się za linię obrony i kierując piłkę na długi słupek. 3 minuty później na listę strzelców ponownie pisał się Karol Jabłoński. Zawodnicy z Babolic bezlitośnie rozprawili się w polu karnym z bramkarzem Lecha, wymieniając między sobą kilkukrotnie piłkę, która finalnie spoczęła w siatce przeciwnika. W ostatniej minucie Karol Jabłoński zaliczył hat-tricka po fatalnym błędzie obrońcy Lecha. Błąd w komunikacji z bramkarzem kosztował Czaplinek utratę czwartej bramki w meczu. Z kolei Mechanik Babolice dzięki temu zwycięstwu oddalił się od widma spadku. Idąc łeb w łeb, Regal i Biali spotkały się ze sobą na stadionie miejskim w Trzebiatowie. Nic nie zapowiadało gradu goli, który mieliśmy obejrzeć. Pierwsza bramka padła już w trzeciej minucie po kombinacyjnej akcji gospodarzy. Do siatki trafił Patryk Łapa. Biali jednak szybko wzięli się za odrabianie strat. Jeden z ataków zakończył się nieczystym wejściem obrońcy Regi w polu karnym. Stały fragment gry pewnie wykorzystał Sebastian Inczewski. Rega postanowiła nie odpuszczać i już minutę po ostatniej bramce wróciła na prowadzenie. Dobrze wykonany rzut wolny wykorzystał Igor Duńczak, nie dając szans bramkarzowi gości. Zmotywowana Rega dalej dociskała Białych, rzut rożny w 28 minucie został idealnie wykonany, a piłka trafiła wprost na głowę Patryka Łapy. Gorszy od swojego kolegi z drużyny nie chciał być Igor Duńczak. Po świetnym prostopadłym podaniu dorzucił swoją drugą bramkę. W przeciągu 20 minut Rega strzeliła aż 3 gole. W drugiej połowie Biali wzięli się za odrabianie strat. W 60 minucie kolejną bramkę zdobył Sebastian Inczewski. Udało mu się opanować trudną piłkę zagrywaną z dalekiej odległości, po czym precyzyjnie trafił w róg bramki. Sebastian Inczewski nie zwalniał i w 75 minucie zdobył hat-tricka. Efektownym zwodem minął obrońcę i pokonał bramkarza Regii. Niestety Biali nie odrobili straty bramkowej i musieli uznać wyższość Regii Trzebiatów. Pewna już spadku Sparta podejmowała u siebie zawodników Sokoła Karlino. Niestety Sparta nie dorosła do swojego wależnego imienia i przegrała z Kretesem. Pierwszą bramkę już w 5 minucie zdobył Marcin Gozdal, który przekierował strzał kolegi z zespołu Światło Bramki. Pod koniec pierwszej odsłony spotkania zawodnikom Sparty zaczęło brakować sił. Słabe przygotowanie kondycyjne wykorzystał Jakub Karpiński, uderzając piłkę do praktycznie pustej bramki. Prawdziwe strzelanie zaczęło się jednak w drugiej połowie spotkania. W 50 minucie solową akcją popisał się Dawid Michalak, nie dając szans obrońcom bramkarzowi Sparty. W 55 minucie gospodarze źle wykonali rzut rożny, co poskutkowało zabójczą kontrą. Z zimną krwią zakończył ją Leszek Pazdur. Sparta po straconych bramkach zgubiła motywację i popełniła niewybaczalne błędy w obronie. Zaledwie minutę po ostatniej bramce w polu karnym znalazł się niepilnowany Dawid Michalak, który zdobył swoją drugą bramkę. W 71 minucie Marcin Gozdal miał kolejną okazję strzelecką i uderzył piłkę z dużą siłą. Ta odbiła się jeszcze od słupka, ale finalnie trafiła do bramki. Swoją honorową bramkę Sparta zdobyła po rzucie karnym. Do piłki podszedł faulowany Grzegorz Grzywa, który precyzyjnie umieścił piłkę w siatce. Szybko odpowiedzieli jednak zawodnicy Sokoła, popisali się tak zwaną klepką, którą wykończył Leszek Pazdur. Takie akcje lubimy oglądać. Wynik meczu na 1-8 ustalił w 85 minucie Marcin Gozdal, zdobywając przy okazji hat-tricka. Wykorzystał błąd bramkarza i bez problemu umieścił piłkę w siatce. Sokół wrócił z wyjazdu z bardzo wysokim zwycięstwem, ale Sparta powoli żegna się z czwartą ligą w słabym stylu.
Za tydzień czeka nas przedostatnia kolejka czwartej ligi ZZPN. Bądźcie przygotowani na masę wrażeń i przetasowań w tabeli. Kto spadnie, a kto wespnie się na szczyty tabeli, bądźcie z nami!